Czołem koledzy, kolejne spotkanie z kałkanem i sposobem jego użytkowania. Dzisiaj bliżej na temat użycia noszaka oraz tych uchwytów, które są, tych imaczy, które są przy poduszce. Podstawowa funkcja noszaka to jest w ten sposób, przenosimy kałkan, przerzucając przez jedno ramię. Drugi sposób to jest takie, zakładamy jak szelki, przerzucamy na plecy i drugi sposób mamy kałkan w ten sposób jak plecak. I tutaj czasami jak mamy to jakąś tam większą uroczystość, to można sobie te dwa sznurki spiąć i jakąś ładną zaponę tutaj zastosować, żeby ładnie wyglądało. Przy okazji tak troszeczkę stabilizuje nam na plecach kałkan. Teraz już takie bardziej praktyczne użycie noszaka i maczy. Proszę zwrócić uwagę teraz tak. Mam kałkan w ten sposób, czyli tak jestem przygotowany do jego użycia już takiego praktycznego, czyli bojowego. I teraz, żeby go zdjąć, radzę używać jednej ręki do obsługi kałkanu, bo druga się zawsze może przydać do czegoś innego. Proszę zwrócić uwagę. Jednym palcem zdejmuję, zsuwa się i teraz, jako że te imacze mam ułożone w ten sposób, że są prostopadłe do tego wiązania, po prostu przesuwam dłoń i mam uchwycone te imacze i mogę już operować kałkanem. Kiedy kończę pracę, przerzucam z powrotem przez ramię i mam kałkan z powrotem stabilnie zawieszony na plecach. I teraz na zakończenie pochwalę się jeszcze taką figurką konika. To jest koń, który dostałem od koleżanki Switłany z Ukrainy. I jest to takie zasygnalizowanie, że za 2-3 odcinki, może we wrześniu się uda, zrobimy jej taką prezentację, jak kałkanem posługujemy się w siodle. Czołem!